Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy takim hangarem złożonym jedynie z robotów za komponenty. Także tak, może przedstawię sobie co tutaj mamy. Mamy tutaj, po pierwsze mamy Mendera, który jest naszym lecznikiem z trzema modułami na pierwszym do obrony oraz takim radarem, który nam pokazuje gdzie są przeciw... to znaczy daje nam możliwość strzelania do osób, które mają niewidzialność, to znaczy stealtha. Dalej mamy Spectre, który sobie skacze i ma stealtha. Oprócz tego dałem mu tutaj jedną koronę do unieruchamiania przeciwników oraz trzy tarany, dlatego żeby zadawały jakieś obrażenia. I moduły są oczywiście też do ataku, dlatego że u niego nie ma co zwiększać życia. Dalej mamy drugiego Spectre, tym razem z trzema modułami do ataku. I on jest uzbrojony w cztery orkany. Jeden jest na 12 MK2, pozostałe są na 9. I sam on jest na 12. Dalej mamy Inkwizytora, który ma tutaj jeden orkan MK2 na 10 i jeden orkan na 12, nie MK2. I Exodus, żeby wszystko ładnie wyglądało i żeby się dobrze sprawowało. Sam robocik jest na 12. Oraz jest Hover, którego dawno nie używałem. Ale tak, mamy tutaj dwa skrzydła i Sparka, także myślę, że to będzie działało dobrze. Także pójdźmy sobie do boju. Myślę, że na gorączce punktów kontrolnych rozwala mnie ta nazwa. Dobra. Idziemy do boju. Na szczęście szybko nam wyszukało graczy. Także nie wiem, to znaczy jeszcze nie wiem, czy będą lagi. Dlatego, że dzisiaj właśnie jak grałem, to miałem lagi. Także możecie napisać w komentarzu, czy wy też mieliście lagi. Czy to zależy od mojego internetu, czy coś się z grą dzieje. Na przykład chcą wprowadzić jakąś aktualizację i to trochę wolniej działa. Nie wiem. Ale tak, co my tu mamy? Mamy naszych przyjaciół. Wszyscy musimy tutaj bikoniki poprzejmować. Także to zrobimy. Oprócz tego tam są jeszcze przeciwnicy, którzy też przejmują bikoniki. Ale my musimy je przejąć pierwsi i je utrzymać. Także spróbujmy to zrobić. Tak, tam jest Kumiho, którego spróbujemy unieruchomić. Albo od razu zbić. Tak też można. Tak, tutaj jest Ghostek, który na mnie biegnie. Za chwilę powinien stracić swojego stealtha. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo inaczej mnie zbije. A nie, on chce tylko punkt przejąć. Znaczy mam tu jeszcze paru gostków, którzy myślę, że mi pomogą. To ja się tylko do... nie mogę doprowadzić do tego, żeby ten beacon do końca przejął. Tak, tamtego gostka mogę spróbować unieruchomić. Ale ten gostek już jest zbity, także to jest spoko. Ogólnie tak, ta korona ma zasięg na 500 metrów. Także tam próbuję z daleka unieruchamiać przeciwników. Ale dobra, sprawdźmy tutaj. Tego Spectre można dobić. Także spróbujmy to zrobić. Także tak, tutaj jest Ghostek z polem siłowym. A tutaj jest ktoś inny. Także może tylko kogoś innego sobie zbijemy. Tak, to jest Kumiho. Dobrze, że udało się go nie uruchomić. To jest duże ułatwienie, dlatego że taki Kumiho po prostu bardzo szybko chodzi i dlatego potem jest z nim problem. Także pójdźmy dalej. Mamy tutaj... Co my tu mamy? Tam są rzeźnice, tylko kto to jest. Tam jest na pewno kilku spektrów. No, zobaczmy sobie, co tam jest. O tak, kto to jest? To jest Inkwizytor. Spróbujmy go zbić. Udało się, ale niestety nie my. Tak, co tu jeszcze można zrobić? To jest kolejny Inkwizytor. Spróbujmy do niego walnąć. To znaczy w niego walnąć. Tak, dalej mamy... Zrespimy się w punkcie C. Spróbujmy zbić tego gostka. Gdyż mamy tutaj rakiety i mamy splash damage. Czyli de facto możemy walnąć obok przeciwnika i to i tak go osłabi. Tak, spróbujmy w tego Leosia wywalić. I też trochę się wycofać z pola bitwy. Także, tak. Tutaj jest Leoś, już jest zbity. Na szczęście Leoś się szybko zbija, dlatego że on nie ma żadnej zdolności, która by to utrudniała. A w ogóle Leoś to jest taki trochę przestarzały już robot. Ale fajnie mi się go używa.
Niestety tutaj padliśmy na hita z Vortexa. Trudno się mówi. Tak, może tego Hershey'ego zbijemy. Nie chciałem skoczyć w tą stronę, ale trudno. Spróbujmy. Trochę tego nie lubię. To znaczy bardzo tego nie lubię. Jak walę w kogoś, a potem mi zmienia cel nagle. Także trzeba używać tutaj tego całego pokrętła. Czy nie wiem, jak to inaczej nazwać. Tego przycisku tutaj, który nam skupia uwagę naszą, znaczy skupia nasz ogień na jednym przeciwniku. Ale wtedy tego nie użyłem. Także trudno. Tak, mamy po naszej stronie Gryfina. Gryfin jest trochę słabym robotem, trochę jak Leo. Znaczy on ma z kolei zdolność, ale ta zdolność zbytnio dużo nie daje, dlatego że to jest tylko skok bez stealtha. I nadal jak jest w stealthie, to znaczy w skoku, to można do niego strzelać na przykład z Magnumów. Także raczej Magnum też jest trochę przestarzałym już robocikiem. Ale myślę, że da się go używać, zwłaszcza z takimi uzbrojeniami na daleko. Właśnie z takim, na przykład tutaj jest Turumbasy plus Piny. To się nazywa RDB. Tak, też niechcący tutaj znowu uruchomiłem zdolność. Trudno się mówi. Tak, Mender ostatnio dostał też buffa. To znaczy nie ostatnio, już trochę dawno. Dostał trochę więcej życia po prostu. Tak, poczekajmy sobie, aż on straci zdolność. Wtedy mam nadzieję, że my będziemy mieli z kolei zdolność. Kto tam jest? On na mnie skoczy. On na mnie nie skoczy, ale się przez niego tarczę nie przebije. Tam jest Lancelocik. Spróbujmy sobie go zbić. Myślę, że to będzie... Tak, ogólnie lecząc się też dostaje obrażenia, to znaczy lecząc innych też dostaje. Ale aktualnie leczyłem siebie. Ale byle za to właśnie się dostaje obrażenia. Za leczenie, kogokolwiek. Niestety tutaj go sek też się sam się leczy. I to trochę jest głupie. Ale okej. Okay. A co jeszcze mogę powiedzieć? Ogólnie też trochę, jednocześnie też dostał trochę nerfa pan Mender, dlatego że teraz wszyscy sami się leczą tymi modułami i Mender już trochę stracił robotę, że tak to ujmę. Jak wszyscy mogą się leczyć, to nie ma kogo leczyć. A wtedy się mniej obrażeń nabija. Ale i tak to jest bardzo fajny robot, także ja go używam. Bardzo go lubię. Tak, tam jest Leoś i tam jest Lancelot, także nikt na mnie nie skoczy. Ojej, znowu z Vortexów straciłem robota. Dobra, mamy ostatniego hovera. Zobaczymy, jak się teraz sprawuje. Po tym jakimś czasie, którego go nie używałem. A znowu straciłem go z oczu. Przeciwnika. To jest trochę głupie. Dlatego, że teraz on może sobie na mnie skoczyć. A ja mu nic nie zrobię. Ale dobra. Na szczęście tutaj te Vortexy jakieś super obrażeń mi nie zadają. Spróbujmy sobie tego Ghostka jakoś zbić. Że on ma mało życia, ale się niestety nie udało. Ale i tak byliśmy ostatni, także za chwilę sobie pójdziemy na następnej bitwy. I tak sobie będziemy grali, aż będzie myślę, że tak 14 minut. Także myślę, że jeszcze jedną bitwę sobie zagramy. Także zobaczmy sobie, ile obrażeń nabiliśmy. No, nie będę oglądał reklam na odcinku. Tak, jak tam nasze pucharki. Plus, tak, na szczęście plus. Także to jest plus. Ale dobra, pójdźmy sobie do następnej bitwy. A znowu na tym samym trybie, albo tym razem na każdego. Sprawdźmy, jak się ten hangar spisze. Ogólnie na każdego dawno nie grałem. Dlatego, że tam teraz rządzi pan, jak on się nazywał? Merkury. Merkurego nie mam. A trochę jak się nie ma takiego robota, który rządzi, to jest trochę słabo. Ale spróbujmy. Za chwilę będę miał Merkurego. To znaczy, już na niego zbieram. Ale tak jak tutaj widzicie, to wszyscy de facto tutaj mają Merkury. Merkurych. Nie wiem, jak to się odmienia. Tak, tutaj też Persuader też jest bardzo dobrym robotem. No i niestety trochę w złym miejscu się zrespiłem. To znaczy powinienem po prostu się trochę później zrespić. Ale trudno. Tak, kogo my tu mamy? Może na tamtym kostku się skupimy.
dlatego że on powinien być łatwym celem. Już nie tak łatwym, bo już sobie odleciał. Ale tam jest kolejny przeciwnik, którego można by spróbować zbić. I znowu sobie skoczył. Ale poczekajmy sobie, aż przestanie mieć stealtha. Tak, ten gostek z kolei nam nie ucieknie. To znaczy ucieknie. Ale przynajmniej nie będzie miał stealtha. Dlatego, że ten robocik ma bardziej dasza. A swego rodzaju kontrą jest właśnie to, że mamy nasze bronie są namierzane po prostu. Tutaj sobie trochę wlećmy w górę, żeby nie mieli na mnie, nie trafiali we mnie. I spróbujmy sobie go dobić. Udało się. Tak, ogólnie w tym trybie musimy zyskiwać punkty za zabijanie przeciwników. I za te punkty, dostajemy punkty, które możemy, za te punkty możemy po prostu respić kolejne robociki. Także pójdźmy sobie z tym robocikiem teraz. Okej, on tutaj jest chyba unieruchomiony. Także odbierzmy mu killa. Wydałoby też go tutaj zbić, a bardziej dobić już. Także jest fajnie, bo mamy znowu, możemy sobie potem kolejnego robocika zrespić. Już mamy na tyle żetonów. Tak trochę mi zaschło w gardle od tego gadania. Także weźmy sobie następnego robota. Mendera może tym razem. Mender ogólnie jest stworzony do leczenia. Ale z tego co już nim grałem, to nawet gra się nim tutaj dobrze. Dlatego, że ma tą samą swoją zdolność. Która jest bardzo przydatna. Zwłaszcza jeśli chodzi o to rezygnowanie obrażeń. Dlatego, że możemy na przykład zadać jakieś nam obrażenia i potem sobie uciec szybko. Dlatego, że ta zdolność też daje trochę szybkości. Ale dobra. Tamten przeciwnik chyba nas nie zaatakuje. To znaczy... będzie chciał nas zaatakować. Jak my tylko gdzieś pójdziemy. Także się skryję tutaj. Próbujemy w tamtego gocka trochę powalić. I pójdziemy sobie trochę. Tak. O, czy w tamtego gocka opłaca się tak? Bo on tam jest na otwartym polu. Nie ma zdolności. A ja z kolei mam zdolność, którą mogę w każdej chwili użyć. Mogę też jego zdolność... Dobra, nie mam go w zasięgu teraz. Muszę uciekać. Żeby on nie miał mnie w zasięgu. To tutaj mamy chyba Gryfinka albo Raven, którą powinniśmy łatwo zbić. Także zróbmy sobie to po prostu. Dobra, udało się. Ale mamy strasznie mało życia. Ajajaj. Tak, koło by coś zrespić. Myślę, że sobie Inkwizytora weźmiemy. Ostatniego robocika. Respienie robocików powiemy się później. Chyba sobie będę respił Hovera. Dlatego, że on ma zasięg. A na tej mapie to się przydaje. Zwłaszcza po to, żeby po prostu dobijać przeciwników. Także to jest fajne. Ale dobra. Tam jest przeciwnik numer 2. O, raczej na niego nie skoczę, ale to jest przeciwnik numer 5, którego sobie dobiję. On nawet mnie nie widzi. Także sobie poczekajmy, aż ktoś się do nas zbliży. Znowu niechcący uruchomiłem zdolność leczenia, ale trudno. Kto to jest? To jest Mender. Spróbujmy go zbić skokiem. On teraz użył swojej zdolności, a ja z tego zużyję, skorzystam. Przydałoby się do niego zbliżyć. Ajajaj, teraz mnie unieruchomił z drugiej strony jeszcze. Z drugiej strony też tam walą. Także może spróbujmy jeszcze raz na niego skoczyć. Ajajaj. Wyczyni mnie za szybko. To zrespimy sobie Hovera.
Kogo my tu mamy w zasięgu? Tego robocika myślę, że sobie na nim się skupimy. Ale już znowu nie mamy go w zasięgu. To znaczy mamy go w zasięgu, ale on ma stealtha. I z kolei drugi przeciwnik, którego mieliśmy w zasięgu, też ma już stealtha. Także teraz tego sobie dobijmy, tam wszystkich. Jeśli jeden przeżyje, to drugiego dobijemy. Dokładnie. To znaczy nie dobiliśmy go, ale teraz jego możemy dobić, dlatego że on jest na otwartym polu. Także myślę, że to nie będzie problem. Także tak. O, coś mu się obrażenie zadają. Trudno. Tak. Skoczmy sobie do góry. Po to, żeby nie miał na mnie... Żeby część jego pocisków we mnie nie walnęła. I sobie teraz go tak po prostu na blisko zbijemy. Dokładnie tak. Gdyż te sparki też mają... Sparki i skrzyże i to wszystko ma też obrażenia większe na blisko. Ale i tak nas zbili. Także może weźmy sobie jeszcze hovera jeszcze raz. Zostali dwaj przeciwnicy. Jesteśmy czwarci, także i tak nie stracimy pucharków. Ale wypadało być trzecim, dlatego żeby wygrać tą bitwę. Dlatego, że tutaj się liczy tak, że jak jesteśmy czwarci, to no. Znaczy od miejsca trzeciego w górę dostajemy punkty za zwycięstwo plus 50% srebra, a niżej już nie. Dobra, to jest Spectra, jego można łatwo zbić. Dobijmy sobie go, to znaczy już zbijmy. Wykorzystam sobie jeszcze zdolność, ale jeszcze się nie poleczymy. Chcę tylko jak najbliżej się do niego zbliżyć. I dokładnie tak go zbijemy. Jesteśmy już w drudze. Także nawet lepiej niż chciałem. I tak, to jest niestety jeden z bugów, jeśli chodzi o nowy update. A mianowicie tutaj czasem nie widać ników naszych wrogów. I patrz teraz jak... To znaczy patrzcie. Jak teraz wezmę z niego celownik, tak jakby jego w ogóle nie było. Ale myślę, że twórcy gry się za to wezmą. Ja się trochę jeszcze zdolnością poleczę. Okej, to jest Mender. Z tego, co już się widziałem. Z tego, co już widziałem, jak się leczył. Tak, już niestety nas na leczenie robota. Ale i tak jesteśmy drudzy, także to jest spoko. Także ja się zaraz z wami pożegnam. Tylko jeszcze sobie zobaczmy, ile mamy obrażeń. O, mnóstwo srebra, czyli podejrzewam, że prawie milion obrażeń. Także to jest całkiem nieźle. Także ja się z wami tutaj pożegnam. Także pa.